Usiąta po raz pierwszy pojawiają się w dokumencie z 1382 roku, w którym Władysław Opolczyk nadał ze wsi dziesiącinę na rzecz klasztoru jasnogórskiego. Wieś na przestrzeni dziejów nosiła bardzo wiele nazw, m.in. Koszęcin, Koszęta czy nawet Koszjanta. Stanowiła własność królewską. W roku 1789 we wsi działała nawet karczma. Mieszkały wtedy 182 osoby w 37 domach. W tym czasie do Kusiąt zaliczano też pustkowie położone bliżej rzeki Warty, które dzisiaj obejmuje teren miasta Częstochowy. Działał wówczas tam młyn, kolejna karczma, folwark. W roku 1827 roku Kusięta zostały wsią rządową, administracyjnie przypisaną gminie Rędziny. Pobliski Olsztyn obejmował je jedynie parafią. W roku 1911 przez wieś poprowadzono linię kolejową Częstochowa-Kielce. Z kolei po II wojnie światowej wieś podłączono do sieci elektrycznej, wybudowano wodociąg, doprowadzono gazociąg i sieć telefoniczną. Współcześnie wieś przypisana jest do jurajskiej gminy Olsztyn w powiecie częstochowskim i województwie śląskim. Jest dobrze skomunikowana, tak jak Olsztyn, z pobliską Częstochową ze sprawą rzeczownej linii kolejowej, podmiejskiej sieci komunikacji miejskiej z Częstochowy, no i kilku przewoźników komercyjnych. Na terenie Kusiąt znajdują się Góry Towarne, rezerwat Zielona Góra i Jezioro Krasowe. Wszystkie te obiekty znajdą się w niniejszej serii. Widzimy się na szlaku.